Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'iku. Właśnie sobie przypomniałam, że nie przyniosłam kocich uszek. Dobra, ale może nie będziecie kupować. Zobaczymy. Najwyżej się tam tepnę, może tak powiem. Cześć Joda, cześć Krzysztof, cześć Aniu. Cześć Fuller, rozciąganie na początek, widzę. Jak tam piąteczek, moi drodzy? Cześć Sarers, cześć Julia, cześć Adrian. Dzięki bardzo za jednorożce piękne, tęczowe. Cześć Polarnik, witam cię serdecznie. O, Adrian, musiałeś, no. Cześć Row Pristine. A teraz musicie poczekać. Przyjść po kocie uszka. Bo zapomniałam. Cześć Kąsacz. Co tam słychać? A się. Cały czas mi się te słuchawki tu zaczepiają o komputer. Dobrze. Kocie uszka raz. Jeśli ktoś mógłby pilnować, to będę wdzięczna. Ach, dobra. Kochani. Cześć Dawidowski. Dziękuję za 45. miesiąc subskrypcji. Bardzo dziękuję. Ja dzisiaj miałam super sprzątający dzień. Wysprzątałam całe mieszkanie i padam trochę na ryjek. Więc no, musimy sobie odpocząć teraz grankiem. To chyba trzeba było całościowo streamować. Tak mi się wydaje. Więc wracamy do super relaksującego customu. Ja też muszę się jakoś zabrać za sprzątanie. No. Niestety czasem trzeba, czasem to boli, ale dzisiaj miałam jakoś więcej energii i tak udało mi się zrobić więcej niż myślałam, że zrobię. Także. Cześć Baribal, hejka. Się tak nie chce sprzątać. O, współczuję Adrian bardzo. Też miewam takie dni. Dzisiaj akurat mi się chciało. Zresztą normalnie bym sprzątała jutro, ale jutro jeszcze idziemy z precelkiem na cmentarz, więc jakby nie będzie trochę czasu na to, żeby sprzątać. Ja sobie znowu spałam, ale robiłam pizzę. Bardziej mama zrobiła ciasto, a ja resztę. No, widziałam, bardzo fajnie wyszła, Aniu, bardzo smakowicie. Bardzo smakowicie. 63... Aha, bo myśmy ostatnio utknęli na jakiejś zagadce chyba. Byłam niecierpliwa, ja chciałam trochę później robić. A. Najgorzej się zabrać. No tak, to prawda. Potem już jakoś leci. Cześć Mariusz. Hejka. Mi się tutaj... przesunęła. Dobrze. Aha, bo ja miałam ogarnąć, jak się tam dostać, bo tam jest... tam jest sekret. Trzeci, złoty. Znaczy trzeci. Nie wiem, czy trzeci, ale złoty. Bo tu jest dźwignia. I ona jest czasówką. Problem jest w tym, że na to i tak nie wejdę. Więc... Dobry wieczór, Kalin. Ja przez ostatni, odkąd się zmieniła pogoda, to czuję się fatalnie. Raz jest dobrze, raz źle.
Myślałam, że dzięki witaminom i treningom nabrałam odporności, ale ta zmiana pogody mnie dobiła. O, współczuję Sarars bardzo. No, teraz są takie miesiące. W ogóle ta pogoda jest strasznie porąbana, bo teraz jest... Aha, bo ona skacze do przodu. Raz jest ciepło, raz jest zimno. W sumie nie wiadomo ani jak się ubrać. Zobaczyć, co tutaj jest. Chciałam sprzątać, ale zrobiłam sobie tylko większy bałagan. Też się tak zdarza. Bo można iść tędy. Chyba. Zobaczymy na razie, dokąd to prowadzi. Jeszcze nie widziałam konsacz, ale zauważyłam, że się pojawia na tym... Może trailer na Simsach, także sobie zobaczę, jak będę miała chwilę, ale na razie to nie miałam zbyt wiele wolnego czasu. Aha, dobra, rozumiem. I stąd się skacze tutaj. Tak. I to będzie prowadziło do sekretu. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem, czy mi wystarczy czasu na to, żeby to zrobić. Zatem tu jest dość długa przerwa, bym musiała skoczyć tutaj. Czyli mieć to chyba bliżej przesunięte, tak mi się wydaje. Woda jest dziwna, raz myślałam, że jest dosyć... Chłodno, to się cieplej ubrałam, ale nie było też tak zimno, się pociłam jak głupek. No, też tak często mam ostatnio, właśnie jakoś tak się zbiera, że się ubieram za ciepło. Spodnie i bluzki, bo mama z dziurami po domu można nosić, ale tak na wyjście to już nie bardzo, bo szkoda wyrzucić. No, tak. To zrozumiałe. Cześć, Kitty! Mamy już zrobić Let's Play z Syberii The World Before. Szukałem ciebie, ale nie widzę nigdzie. Wydaje mi się, że robiliśmy to na streamie. Też ten... bo to jest ten najnowszy. Ta najnowsza Syberia, nie? Więc jest... Jeśli już jest, to w Archiwum Live. Ale powinna być po tytule, że tak powiem. Dostępna. Wezmę sobie to, przesunę. Jeszcze o jeden w tę stronę i zobaczymy. Bo tu skoczę tutaj i potem skoczę tutaj i potem tam. Tylko no nie wiem, czy to czasowo się wyrobię. Aha, dobra. Cześć, Bartek! To była klasyczna legenda. No na razie wygląda bardzo fajnie. Na pewno była na live, pamiętam, fajnie było. Spoko, Baribal. Cześć, Seba. No właśnie, jeszcze nie, próbuję. Cześć, Mnichu! Hejka, hejka. Premiera 7 grudnia, no... Nie wiem. Jak dla mnie to jest trochę mało czasu na to. Tu nie jestem w stanie tego zrobić tak szybko. Jak tu się inaczej dostać? Cześć, Peter! Tak, Boliwia jeszcze. No, żeśmy grali, dopiero pierwszy live był ostatnio, a teraz to dopiero zaczęłam grać. Dobrze, Seba. Na razie spróbuję jeszcze wykminić. Graliśmy z Sebą jakiś czas temu, to jest dalej to demo, czy już wyszedł pełny? Znaczy, no to jest chapter 1. Jeszcze nie wyszedł chapter 2.
nie jest demo, jakby to jest... Znaczy, wydaje mi się, że to jest pełnoprawna wersja, tylko po prostu podzielona na dwie części. Tu nie ma jak dostać się na te wystające klocki. Z tamtej strony jest ułamane. No jedyne, gdzie mogę się dostać na górę, to jest ten łańcuch. Chyba, że mi tu wyczarują skrzynkę, no nie wiem. Dobra, jeszcze spróbuję wejść na górę. Może da się jakoś zrzucić tą skrzynkę skądś. Cześć, Czeper! To jest do Japonii, w sensie łącznie z Japonią. Tak, tak. Dotarłaś do Peru, widzę dalej, bo nie. No nie, ostatnio nie graliśmy aż tak długo. A teraz dopiero zaczęłam. Tak, legenda. Bo tutaj nie ma żadnego przejścia ani nic takiego. Aha, o Jezus. Nie zapisałam, prawda? Wiem, że nie była to pełna gra, to założyłam, że da. Ciekawa w sumie, czy wyda też wersję z oboma chapterami naraz, czy będą dwa osobne. No może, może potem zrobi takie, taką kompilację w sumie. Pewnie zajęło mu za dużo czasu i chciał już wydać chociaż część. Tak, napawam się kastorem. Chyba, że da się tu wyżej gdzieś, nie, to jest sufit. Tego da się wchodzić. Tam jest chyba przejście na rączkę i do tego. Tam jest coś zapajęczynowane, może... Znaczy nie wiem, no nawet jakby miała mi tu spaść skrzynka, to... To bym musiała na tym podest. Nie wiem, to jest też dziwne, że ten podest tu jest. I w ogóle tutaj to. To wygląda tak... Jakbym miała z dołu wskoczyć tutaj, na tą pochylnię i stąd się dostać tam, no ale... Ja z dołu chyba się nie dostanę tam. Nie wiem, to jest mega dziwne. No bo tu to mi na pewno zabraknie czasu. Jakbym szła normalną ścieżką. Wyda to w edycji kolekcjonerskiej w pudełku i sprzeda się lepiej niż Shadow i Square go pozwą. Ojej! Dźwięki wody, nice. I on wygra, bo fanom się będzie bardziej podobać ten remake niż kolejny tytuł od Square. Nice. Zawsze byłem sceptycznie nastawiony do Tomb Raidera, ale ostatnio zagrałem i mnie wciągnęło. O, to cieszę się bardzo. Cześć Bartkowiczu. Cześć Madness, hejka. No, tutaj się dostaję do tych drzwi. Myślałam, że tu coś ukryte jest, ale chyba nie. Tam jest jeszcze sekret. Ale jak się tam dostać? Czy
czy tu jest jakaś półka, której nie widzę, bo... A, jest. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze zdobyliśmy przy okazji brązowy. Tam wyżej napisałam o swoim super śnie. A, już patrzę. Mi umknęło. Dobrze, że nie ma quick time eventów. Chociaż ja lubiłam te quick time eventy w legendzie. Nawet były całkiem proste. Latarkę masz chyba. Aha. Jezus, zaraz sprawdzę. Nie chcę nic skorować, ale śniło mi się, że był stream z The Sims 2, ale grałaś tylko około godziny, bo potem oglądaliśmy na streamie jakiś film z Larą Croft, który nie istnieje. Ojej! Abym obejrzała jakiś film z Larą Croft. Nie, ja mam... Aha, bo ja mam te flary, tylko że one są unlimited tutaj. No dobra, to teraz musimy wykminić ten złoty sekret. No ja tu przeleciałam to wszystko i mi się wydaje, że... Chyba, że tutaj jest jakaś... jakiś bloczek do wysunięcia na przykład. Kurde, no. Nie wiem, to jest... Ciekawe, czy będzie go widać w ogóle, jeśli by był. Czy będzie go widać w flarze. Ten z Alicją, no. Myślę, że by wypisać się ze szkoły, bo ostatnio nie bardzo chodziłam, mam notatki. Książki to sobie będę mogła w domu poduczyć, a jak będzie okazja, to się jeszcze raz zapiszę. Aha. Jesteś pewna? Chciałaś zrezygnować? Tak, ten wajchel jest do czasówki, którą próbuję ogarnąć, jak ją zrobić. Polecę na YouTube, są fanowskie filmy z Larą Croft, robione w The Sims 2. A chyba kiedyś oglądałam takie, a już nie pamiętam. Super wykonane, tylko całe po angielsku i nawet długie, bo są autentyczne filmy na 2 godziny, ojej. Ale jakby się dało tak po prostu dostać na górę, to byłaby bez sensu zagadka z tymi blokami przesuwania tam. Kurde, no nie wiem. No tutaj się nic nie da jakby zrobić. Chyba, że stąd się da wskoczyć tu, ale no... Wydaje mi się, że też za wysoko. No, nawet jeżeli byłaby dość blisko, to... To jest za wysoko. No, chyba, że ona jest w stanie wskoczyć na to małe gubienko. Na przykład się go chwycić. Ale to i tak musiałabym iść na łańcuch. Grała w ten Hyper Square? Nie grałam. Hyper Square jest zbyt hardkorowy dla mnie.
Okej. Okay. A na łapkach. Nie. No kurde, no. A tu? Jeśli się tak chwycić? Nie. Chyba, że z tego łańcucha mam od razu wskoczyć na blok na środku, no ale to i tak wydaje mi się mało czasu. Jezus, jeszcze tracę życie. Zmieniłem sobie zdjęcie profilowe na Twitchu, Discordzie, YouTubie. Ciekawe, czy ktoś z was zgadnie, co mam ustawione. Ojej. No, trudno powiedzieć. Sprytna, Rao jest sprytna. Tak. No nie wiem. O nie, Lara. Jezus. No nie, pokazujcie mi tego widoku co 5 sekund. Nie wiem, tak ona idzie na ten łańcuch, to już ma dosyć mało czasu. Stąd nawet nie wskoczę. Zdjęcie mojego stroju na Halloween i dyni, którą pomalowałam. Jasne, bardzo chętnie. Ten drążek nie służy do niczego innego jak sekret i raczej może spróbuj się skupić na nim. No ja wiem, ale no nie wiem, nie mam pojęcia w jaki sposób inny się tam dostać. Tak, żeby trafić na drążek, no. Próbowałam się dostać na ten blok, nie da rady. Chyba, że z góry. Drążek mi kompletnie tutaj nie pasuje. W ogóle nie widzę żadnej drogi do niego. Aha, że stąd niby. No w sumie... Ale to już się nie liczy z tego, że ja to znalazłam. Tylko ty mi podpowiedziałeś. Seba. Ja chciałam sama. Jeszcze w ogóle się nie chcę obrócić.
No tak, no, ale już mi podpowiadasz. W ogóle nie chcę chwycić tego. No ja wiem. Ja też się męczę. Ja walę. Nie no, spoko. Tylko chciałam sama wszystkie sekrety znaleźć. Tyle osobom się udało, a mnie się nie uda, no. Kurde! Głupie to jest. Najgorsze, że mam wrażenie, że ona nie chce się odbijać zawsze wtedy, kiedy bym chciała. To jakby nie reaguje na przyciski. Przynajmniej nie w taki sposób, jak w innych customach. Znaczy, możesz się obrócić. No, tylko problem jest z tym, że ona się i tak nie chce chwycić z tego i nie wiem, czy to... W sumie wiesz, że on tam jest? No niby tak, ale drogi nie znalazłam. Cześć, Mako. Jutrzejsze zajęcia odwołali. O, masz weekendzik już. Fajnie. Może bardziej z tej strony. To jest masakra po prostu. Wiesz, że w Stanach Zjednoczonych są hrabstwa, w których nie można kupić napojów alkoholowych. Ojej. Nie, nie wiedziałam. Kurde no. Pięć godzin później. Już wiecie, dlaczego te live'y będą trwały długo. Kurde, nie to słynę, wciskam strzałkę. Ja to lubię długo. Można się wyciąć. No ja już tu powoli Rage'a łapię. O Boże, kobieto! Bo ona chciała jeszcze reagować na przyciski. Nie, nie, nie ogarniam tego drążka. Ona się w ogóle nie chce chwycić. Strzelić w ten drążek.
Czy ja mam coś z celownikiem? Nie, nie. Zresztą tutaj i tak to celowanie jest takie automatyczne. Wykombinujesz, no. Nie wiem. Ten drożek może za daleko jest, nie wiem. No właśnie, bo ona się o niego ociera, więc teoretycznie powinna się go złapać, ale w praktyce, no nie wiem. Będę sekcja z helikopterem, matko. Ociera się jak kot. Myślałam, że trzeba jakąś linką, ale chyba nie mamy linki, nie? Czy coś takiego. W sumie nie wiem, jakby to miało działać w starym Tomb Raiderze. To są tylko statystyki i rewardsy. No, można się przebierać. To jest bardzo fajne. Dlatego jest zgrany w różowym wdzianku. Właśnie chyba już nie wiem, nikt nie policzył, co macie przedłużone. Nie wiem, jest jakiś nowy ruch Lary, którego nie ogarniam. Dzięki, Adrian. Cześć, Atlat. Tak, wiem, że jest. Ale nie będę go przechodzić. Wczoraj widziałem kocura giganta, którego sąsiadka przygarnęła. O, jak słodko. No to teraz już nie przyjmuję kolejnych uszek przez kolejne... Przez kolejną godzinę. Adrian, jesteś moderatorem. Mógłbyś też policzyć czas, wiesz? Chyba, że chcesz, żeby ci zdjąć tego moderatora. Kurde, już myślałam, że tej końcówki mam się złapać, ale to też nie działa.
Dobrze, stąd mam się go wyjść. Adrian, ty sobie, no, grabisz sobie, wiesz? Grabisz sobie. Nie, spoko, mnichu, wiem, że nie byłeś na czas, jakby wtedy, kiedy się zaczynały łóżka, więc luzik. Nie wiem, chyba że jak wcisnę tą dźwignię, to będę mogła się chwycić. Nie rozumiem tego sensu. Się nie chcę chwycić. To jest tysięcznym razem. Kurde no! To jest głupie. Dzięki za cheerki, Adrian. Nie, nie mam.